pośrodku rynku mego miasta, ratusz jak obłok, zegar błękit, więc tylko tutaj chcę dorastać i do tych ulic zawsze tęsknić. Tu przecież moja Jagiellońska, zielone planty i aleje na plantach, chociaż ścieżka wąska, człowiek się do człowieka śmieje. Tu przecież moja Jagiellońska, zielone planty i aleje na plantach, chociaż ścieżka wąska. To w tej muzyce najbardziej mi się podoba, że po prostu na chwilkę można tak przenieść się do takiego innego wymiaru i w takim troszkę innym świecie zrobić coś pięknego. Często jak wstaję, po prostu myślę o muzyce, o akordeonie i chciałbym w każdej wolnej chwili wykorzystywać jego potencjał i cieszyć się grą na nim. Ja widzę inaczej, ja widzę... Może w zwykłym drzewie w parku. Człowiek widzi tylko liście i drzewo. Ja widzę jakieś kolory, jakieś przebłyski światła, jakąś fakturę, strukturę. I według mnie to jest piękne i to jest cudowne, że mogę mieć taki dar. Powiedzmy o tym szczerze, to jest jednak dar. Wypracowany, ale dar, który pozwala się wyrazić, bo nie zawsze, przynajmniej ja, słowami powiem o to, o co mi chodzi, a jak to zrobię i pokażę, to... Wiem, bo pytałem moich znajomych, że powiedziałem przez swoją sztukę to, co chciałem powiedzieć, ale nie mogłem tego powiedzieć. Dzień dobry, Józef Kaczmarczyk, prezes Fundacji im. dr. Jerzego Masiora w Nowym Sączu. A tak, spotkanie będzie się w najbliższą sobotę o godzinie 11. Gorąco zapraszam. Do widzenia, dziękuję. Sądecczyzna obfituje w te talenty. Niepromowane gdzieś giną, zanikają ich najważniejsze umiejętności. A poza tym, no co tu dużo mówić? To jest działalność w obszarze kultury, a tego naszemu krajowi potrzeba. To są przyszłe elity naszego kraju. Ci wspaniali artyści, którzy są najlepszymi reprezentantami nie tylko Nowego Sącza, Sądecczyzny, Małopolski, ale Polski również na arenie międzynarodowej. Dzień dobry. Dzień dobry. To nasz beneficjent, Jarogniew Barciszewski-Kozioł, laureat Nagrody imienia dr. Jerzego Masiora 2022. To ostatnią moją taką pracą, którą pracowałem, taką pełnoplastyczną, było jakby przedstawienie sądeckie, wbrew pozorom, bo było na wystawie o Sączu. Był ratusz oraz pociąg, lokomotywa parowa, bo jednak Sącz jest miastem kolejowym, więc pokazałem takie jakby dwa atuty miasta. No i piękne budynki, bo jednak ratusz według mnie to mamy najpiękniejszy w całej Polsce, jak nie na świecie. Thank you.
Ireneusz Gruszka, to jest nasz beneficjent, uczestnik ostatniego koncertu w Irydarzu. Uczę się grać od 9 lat na akordeonie. Brzmienie instrumentu, ilość artykulacji i style muzyczne, jakie możemy zagrać i wydobyć z tego instrumentu, są niesamowite i to właśnie urzekło mnie w tym instrumencie. Instrument, którym jest akordeon guzikowy, jest bardzo ciekawym instrumentem. Często ludzie mówią, że akordeon guzikowy jest zdecydowanie trudniejszy od akordeonu klawiszowego. Nie zgadzam się z tym do końca, ponieważ uważam, że akordeon guzikowy jest o wiele łatwiejszy. Po prostu wszystko mamy blisko w zasięgu, wszystkie dźwięki, i to sprawia, że na przykład mi przynajmniej gra się łatwiej na tym instrumencie. A oto Ania Kożuch, wokalistka, wielce utalentowana, od wielu lat związana z fundacją. Miłość do śpiewu pojawiła się już w sumie w przedszkolu. Tutaj wielkie podziękowania dla mojego taty, który jakoś ten mój talent tam zobaczył, usłyszał, no i tak mnie starał się cały czas do przodu gdzieś w te muzyczne strony pchać. I tak to się właśnie zaczęło. Przede wszystkim wtedy, kiedy mogę śpiewać, można wyrażać jakieś takie swoje właśnie emocje. Można w jakiś taki inny sposób trafić do tych osób. Jeżeli są jeszcze takie osoby, które chcą ciebie słuchać, którym się to podoba i którym możesz tą energię przekazać, no to to jest taka największa nagroda. Moja przygoda z fundacją nie zaczęła się od zwykłego tak jakby prezentacji talentu, czy od razu pójścia na koncert galowy, tylko od wolontariatu. Bo w 2011 roku moja siostra, która była wtedy w liceum plastycznym w Sądeckim, uczestniczyła w koncercie w Wirdarzu. Byłem wolontariuszem, bo pomagając siostrze się tam rozłożyć, przedstawić pracę. I tam nawiązałem kontakt z panią Dorotą, która jest szefową wolontariuszy w fundacji, a przy okazji żoną pana prezesa. No i tak to się zaczęło, że zacząłem przychodzić na koncerty jako wolontariusz. Potem jako uczeń katolickiego liceum plastycznego miałem Wirydarz, pokazując swoje talenty plastyczne. Wtedy głównie grafikę i malarstwo z liceum, ale też ceramikę, którą robiłem w Pałacu Młodzieży. A sama fundacja, można powiedzieć, że ta pewność siebie w sumie, w wyrażaniu siebie dała, tak, bo pokazując siebie jako 14-latek, na koncercie w Wirydarzu, gdzie miałem wystawę swoich prac podczas koncertu, i teraz jako już student na koncercie galowym, i jak już sama nazwa wskazuje, koncert galowy, trzeba pokazać coś większego, coś lepszego, tak, niż na zwykłej jakiejś wystawie czy czymś takim. No i trzeba nabrać pewności siebie w pokazaniu się przed publiką i poddania się wbrew pozorom i krytyce, i pochwałom, bo nie ma tak, że jak się gdzieś zgłosi człowieka i go się wystawia, przedstawia, że jest tylko pochwały, bo zawsze się jakaś krytyka czy coś znajdzie, jakiś komentarz. No a to niestety czasem jest bardzo bolesne, ale to trzeba po prostu przyjąć i zastosować się do swoich myśli na ten temat i iść dalej. Dzięki fundacji mam okazję prezentować się częściej na scenie, oswajać się z publicznością. Mam o wiele więcej koncertów i to bardzo pomaga mi w moim rozwoju. O fundacji dowiedziałam się w 2011 roku i dowiedziałam się z racji tych koncertów w Wirydarzu. Bardzo mi się spodobała ta wizja, gdyż jako małe dziecko już przychodziłam na te koncerty właśnie z rodzicami i widziałam, że młodzi, zdolni ludzie
tam mają okazję się zaprezentować, zaprezentować się szerszej publiczności. I wtedy tak połączyłam te kropki, że skoro ja śpiewam, bardzo mi się to podoba, to może warto by spróbować tak się pokazać, zrobić coś tak innego. I właśnie zgłosiłam się do Państwa Kaczmarczyków, do pana Józefa, który jest prezesem fundacji. I tak się ta nasza przygoda wspólna rozpoczęła. Choć miasto uwikłane w rzeki i w różne swe codzienne sprawy, tu wszystko jakoś pod powieki, jak śliczny obraz do oprawy. W Dunajec stacza się skarpami, a w niebo wieże, w niebo dzwony. To miasto kwitnie ogrodami, zamkiem nad czasem pochylonym. W Dunajec stacza się skarpami, a w niebo wieże, w niebo dzwony. To miasto kwitnie ogrodami, zamkiem nad czasem pochylonym. Po każdym koncercie dostawaliśmy takie śliczne, malutkie pejzaże właśnie autorstwa doktora Jerzego Masiora. I tam były napisane takie piękne słowa, żeby nie zakopywać talentów. I tam była zawsze napisana data. No i dzisiaj właśnie odkryłam, że ta pierwsza data, ten pierwszy obrazek jest z czerwca 2012 roku. Więc wtedy, mając 12 lat, no jeszcze nie do końca wiedziałam, kim był pan Jerzy Masior. Później dopiero z każdym kolejnym koncertem, z każdym kolejnym spotkaniem dowiadywałam się coraz więcej. Doktor Masior to rzeczywiście był wyjątkowy człowiek. Nazywany był w kręgu nie tylko sądeckim człowiekiem renesansu. Bo tu pragnę przypomnieć, że to nie był tylko doktor medycyny, ale również poeta, malarz, reżyser, żeglarz. A poza tym był wielkim patriotą i społecznikiem. Ten przymiotnik, że był wszechstronny, to jest właśnie idealny przymiotnik, który go opisuje. I właśnie tutaj to też była dla mnie taka trochę inspiracja, ponieważ no, nie trzeba się może zamykać tylko i wyłącznie na taką twórczość artystyczną, bo widzimy na przykładzie pana Jerzego Masiora, że on był w stanie połączyć zarówno zawód lekarza, jak i poety, malarza, tak? I ja właśnie też tak może troszkę w ten sposób swoje kroki kieruję, ponieważ no nie jestem związana tak z muzyką na co dzień, nie jest to mój taki główny zawód, ale jest to moja pasja. I właśnie pan Jerzy Masior był taką osobą, która pokazywała, że można to połączyć. To był Lwowiak, ale jego związek z Nowym Sączem był też niebagatelny. I tu muszę powiedzieć, że słowami doktora Jerzego Masiora, który częstokroć tego zwrotu, można powiedzieć, używał. Nie pochodzę z terenów nowosądeckiego, a przecież jest to moja niemal rodzinna ziemia z wyboru serca, z przyjaźni do ludzi, jakich nigdzie indziej nie spotkałem. Z tej niepowtarzalnej atmosfery, bez której nie umiem żyć. Można tak powiedzieć, że dr Jerzy Masior w Nowym Sączu znalazł swoją drugą ojczyznę, bo jego pierwszą ojczyzną był Lwów. To jego pochodzenie wielokrotnie było w tej jego poezji zaznaczane. Napisał wiele utworów właśnie opisujących tam życie we Lwowie, do których później muzykę skomponował tutaj kompozytor nasz sądecki, pan Aleksander Porzucek. I może taki jeden utwór, taki, który jest jednym z takich bliższych mojemu sercu, to są Lwowskie sny. Taczy nam to się śni, że pod ratuszem lwy, że kopiec w słońcu lśni. I my tam, i tam my, a w doli miastu jest rynek i lwy są też. I ratusz stoi fest, fontanny, te co wiesz, jest już kuczuchraj i mandulina, i ślepa mincia walca zaczyna, i złyczakowa są batiarygi, a więc nie szkoda naszej fatygi. Choćmy z daleka tu przyjechali, by pokikować gdzieśmy bywali, byśmy choć chwilki tutaj pobyli, gdzie Juśku z Mańką walca tańczyli. Może jeszcze tak dodam, że właśnie w tych utworach pana Jerzego Masiora jest pokazana ta miłość do tych dwóch miast, do Lwowa i do Nowego Sącza. Doktor Masior szczególnie w ostatnich
można powiedzieć, latach życia przywiązywał bardzo dużą wagę do kształcenia i w ogóle promowania talentów sądeckich. Dzięki, tak mogę powiedzieć, doktorowi wiele osób z Sądecczyzny znalazło miejsce zarówno na scenach światowych, jak i na deskach teatrów, filmach i wielu, wielu innych po prostu widowiskach, w których się sprawdzili. On ich nie tylko zarażał sztuką, zarażał ich piosenką, śpiewem i teatrem, ale prowadził ich dosłownie, woził ich na przykład Festiwal Piosenki Lwowskiej, czy na inne przedstawienia, w których brali udział, w tym również do swojego ukochanego Lwowa. Talentu nie wolno tłumić, bo to jest chyba najgorsza rzecz, żeby tłumić talent i dzięki Bogu, że jest taka fundacja doktora Jerzego Maciora, który tu był lekarzem, ale też artystą, więc poniekąd to może być bliskie, bo ja nawet większość prac plastycznych teraz na studiach robię inspirowanych chorobami i przypadkami medycznymi, więc można powiedzieć, że nawet tak mi jest fundacja bliska. Wolą fundatora, czyli żony naszego patrona, doktora Jerzego Maciora, było kontynuacja tego, co rozpoczął doktor Macior, czyli wspieranie talentów artystycznych. Tych młodych talentów artystycznych z niezamożnych środowisk na Sądecczyźnie nie brakuje. Robimy to od lat. Oczywiście wspieramy w miarę możliwości fundacji. Dotychczas mamy tą satysfakcję, że ponad 460 młodych artystów, można powiedzieć, otrzymało wsparcie od fundacji w różnej formie. To jest też, bym powiedział, dobre upamiętnienie patrona fundacji doktora Jerzego Maciora. Jakiś taki benefit to na przykład to, że nagrodę dostałem, która też można powiedzieć daje pewność siebie, bo daje taki start. Tak? Zawsze coś, jakiś dodatek się przydaje na starty, bo nie trzeba odkładać, nie trzeba myśleć, że to na siebie później, tylko tu się to ma i można to zainwestować w siebie. Więc to można powiedzieć, że to jest fundacji, że inwestuje w nas. Nie mamy takiego zatrzymania jak niektórzy, że bo teraz nie mogę, tylko mamy profit jakiś i idziemy dalej. Wystawiamy się, czy to młodzi muzycy, czy jak inni artyści w plastyce jak ja, idą dalej i może już się mniej boją właśnie, bo mają jakąś taką pewność siebie. Wsparcie jest w różnej formie, bo począwszy od pomocy finansowej w zakupie akcesoriów muzycznych, plastycznych, skończywszy na kwestiach związanych z niewielkimi stypendiami i coroczną nagrodą imienia doktora Jerzego Maciora dla wybijającego się młodego artysty. Aktualnie właśnie aplikowałem jako student na Akademię Muzyczną w Katowicach. Będę dalej kształcił się właśnie w tym kierunku. Jest to spora część mojego życia, jedno z większych zainteresowań, na które lubię poświęcać czas. Ja łączę finanse i rachunkowość razem właśnie z muzyką. Tak, to jest taki główny zawód. Jestem właśnie w trakcie studiów magisterskich na kierunku finanse i rachunkowość, ale ta muzyka, ta miłość do muzyki cały czas w sercu jest. Pomysł na siebie, powiedzmy może, że już mam. Na pewno chcę zostać w kręgu całej sztuki ogólnej. Nie zawsze chcę ją tylko tworzyć, ale też chcę ją, może nie jej uczyć, tylko uświadamiać młodym ludziom, młodym artystom, jak ją robić, żeby wyglądała dobrze. Jakie trzeba mieć podstawy i co trzeba o niej wiedzieć. Bo tu musi wejść historia sztuki, która niekoniecznie dla wszystkich jest łatwa, ale jednak ja jestem z tych ludzi, którzy sądzą, że historia w takich przypadkach jak plastyka i historia sztuki, czy historia muzyki w muzyce jest rzeczą pierwszorzędną.
Często spotykając się ze znajomymi, właśnie biorę instrument, gram na tym akordeonie, ponieważ lubię się dzielić tą muzyką z najbliższymi, z najbliższym otoczeniem. Podczas spotkań rodzinnych to bardzo zbliża ludzi. No, robię rzeczy, które tak naprawdę kocham i wiążę z nimi przyszłość. Moim marzeniem jest właśnie ukończyć studia muzyczne i myślę, że chciałbym troszkę pokoncertować i też pouczyć jako nauczyciel troszkę w szkole muzycznej, wrócić w lokalne strony i dać możliwość rozwijać się innym. To, co chciałbym, żeby moja sztuka mówiła, albo to, co by przedstawiała, to jest to, żeby zwolnić, ale to nie tylko w sensie trybu życia, ale ogólnym. Skupić się na tych rzeczach małych, takich ważniejszych niż praca, biznesy, majątki, bo tak jak nawet chciałem to przedstawić w pracy dyplomowej na kierunku licencjackim o zdrowiu, że jednak zdrowie jest najważniejsze dla nas wszystkich. A często dużo ludzi go nie ma, są osoby niepełnosprawne i ciężko poszkodowane. I żeby zwrócić też oczy na takie osoby i na przypadki inne niż tylko zdrowa modelka, zdrowy jakiś człowiek, który chodzi na siłownię codziennie, dba o siebie, ale jest okazem zdrowia. Ale też tak, żeby zwrócić uwagę na ogólny świat wokół nas, że jest piękny, a nie, że tylko albo muszę jechać za granicę, bo tam jest ładnie, w innym województwie jest ładnie. Nie, to nie jest prawda. Wszędzie jest pięknie. A nasz region, czyli tutaj Sądecczyzna cała i szczególnie w Nowym Sączu jest pięknie, jest bardzo ładnie. I jednak ludzie, którzy gdzieś mieszkają i są rodowici, to powinni dbać o swoje miejsce i swoją kulturę, którą ja też staram się ludową, sądecką szerzyć, tak jak potrafię. Bo jednak to, co mamy w sercach, czyli swój region, kulturę i siebie, to o to trzeba walczyć, to trzeba przedstawiać. To tu jest właśnie jedna z moich prac. Akurat ta jest moim prezentem dla prezesa fundacji, doktora Jerzego Masiora, czyli dla pana Józefa Kaczmarczyka, która przedstawia mnie na tle sądeckiego ratusza, czyli jest takim, można powiedzieć, podejściem do miasta, tak? W którym zakochał się pan Jerzy Masior, doktor. I tutaj ma swoją drugą ojczyznę. Na pracy są dwie postacie. Jedną jestem w sumie ja. Lecz nie jest to autoportret. Jest to takie ujęcie chwili mnie trzymającego małe dziecko. To taka chwila radości, przytulenia się z osobą, którą się kocha, lubi. W mieście, w którym się urodziłem, które też kocham. Dlatego jest w tle ratusz sądecki. Taki mam w sumie sentyment do tej pracy, bo jest zrobiony niby na studiach jako praca na zaliczenie, ale przyszła mi do głowy właśnie tak siedząc na zajęciach i myśląc i patrząc na zdjęcia z galerii w telefonie, zobaczyłem swoje zdjęcie właśnie tutaj z moją siostrzenicą i sobie pomyślałem, że zrobię właśnie coś z nią, bo jest moje oczko w głowie poniekąd, że nie mieszka ze mną i właśnie na tle miasta, bo też lubię swoje miasto, a mówi się o nim mało, a według mnie powinno się mówić o nim więcej. Przykre jest to wtedy, gdy przyjeżdża ktoś obcy do miasta, zamieszkuje i ją bardziej chwali niż osoby, które się tu urodziły. Ale też jest to piękne, wbrew pozorom. I dzięki takiej fundacji możemy zwrócić uwagę, że jednak taki mały region jak Sądecczyzna i same miasto jest ważne. Ja będąc teraz w Krakowie, ja naprawdę z wielką dumą i z wielką radością mówię, że jestem z Nowego Sącza. I to wydaje mi się, że jest właśnie takie piękne, że ja tutaj się urodziłam, tutaj się wychowałam i tutaj z radością wracam. Moja piosenka, choć uliczna, to przecież stąd jest, więc sądecka. Dlatego każda nutka śliczna śpiewała ze mną tu od dziecka. Piosenkę tę niech więc zanucą ludzie wśród ulic, w mroku sieni. Wszyscy, co kiedyś tu powrócą, na zawsze miastem urzeczeni. Piosenkę tę niech więc
z zanucą. Ludzie wśród ulic w mroku sieni, wszyscy co kiedyś tu powrócą na zawsze miasto.